Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i witam was w moim nowym projekcie Zagrajmy W. Będzie to Zagrajmy z gry Dead Space 2. Będzie to drugi, bo tak mi się przynajmniej wydaje, że druga gra z gatunku shooter na moim kanale. Pierwszym był Bioshock, przy czym Bioshock był FPS-em, tutaj mamy TPS-a, wiecie. Jest pewna różnica jednak. Podejrzewam, że większość z was kojarzy Dead Space'a. Oczywiście gatunek horrorów, survival horrorów, niektórzy też mówią, nie do końca rozgarniam nie do końca rozróżniam te gatunki, ale tak, gatunek horrorów, nie nagrywam jedynki, ponieważ nie była ona objęta promocją w swoim czasie, kiedy pobierałem te gry z PlayStation Network. Tak jest, więc jestem posiadaczem Dead Space'a dwójki i trójki i generalnie to będzie, powiedzmy, takie pół na pół, na ślepo zagrałem, ponieważ kojarzę tę grę. Grałem w nią troszeczkę u mojego kuzyna na PC-cie, więc mniej więcej... O, fajnie, możemy sobie... O, jakiś napis. Fajnie. Mniej więcej kojarzę ją właśnie jeszcze z kiedy grałem u mojego kuzyna na PC-cie. Jedynkę znam dosyć dobrze, przeszedłem ją samą właśnie też u mojego kuzyna. Trójkę przeszedłem sam już u siebie na konsoli, z nudów ją przeszedłem. Naprawdę mi się podobała. Nie do końca widzę tutaj powód do narzekań właśnie co niektórych graczy. No i jest dwójka. Dwójkę kojarzę tak piąte przez dziesiąte. Mniej więcej wiem, o co chodzi. Nie widziałem jej do końca, ale ogarniacie mniej więcej. Czy menu ekstra... Dobra, okej. Okay. Single player. Tak, oczywiście będziemy przechodzić... O rany. Wybaczcie na chwilkę. Wybaczcie ten dziwny wstęp. Tak, więc jak mówiłem, właśnie kojarzę ją piąte przez dziesiąte, mniej więcej wiem, o co tutaj rozchodzi, nie widziałem jej do końca, nie pamiętam wszystkich zagrywek, oj, to na pewno nie, do tego mi daleko. Dobra, i myślę, że tyle słowem wstępu, możemy zaczynać. Jedynki raczej nie nagram, tutaj nie ma co zbytnio na to liczyć. Powiedzmy, że jedynkę lubiłem tak sobie, ale do tego może już przejdę w samym Zagrajmy. Dobra, rozpoczynamy, nowa gra. Mamy od narąbania poziomu trudności z legendarnym poziomem trudności hardcore, na którym chyba mamy tylko i wyłącznie trzy save'y na całą grę. Możemy zapisać tylko trzy razy na całą grę. I w momencie, kiedy giniemy, to chyba, przenosi to do poprzedniego save'a po prostu. Ja nie jestem jakoś super wyskillowanym graczem właśnie w shootery, więc polecimy sobie na normalu. Więc tutaj nie ma co dużo gadać. Normal i tyle. Dobra, zostawmy jak jest standardowo. Przeważnie jest to dobrze ustawione. I zaczynamy. Początek koszmaru. Ja gram na słuchawkach, więc może i parę razy się wystraszę, bo generalnie jestem gościem strasznie strachliwym. Masło maślane, ale jednak. Tak to ze mną jest. Więc zapewne parę razy się zlęknę i będą jakieś zabawne reakcje, w tym Zagrajmy. Dostaję epilepsji. Z tyle co kojarzy gameplayu dwójki, to dwójka strasznie mi się podobała. Twierdzę, że to moim zdaniem najlepsza część Dead Space'a. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh God, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. I'll call you back later. It's okay. Isaac movie w przeciwieństwie do jedynki. You're right, Isaac. The Ishimura is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you. For what? For just pushing me to do this. I, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what? We must be getting out of range there, Isaac. Isaac, can you hear me? Ach, cudowne wspomnienia z Ishimury. Rozmowa z dziewczyną głównego bohatera, czy Nicole. You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend.
What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker-class vessel. Ishimura. USG Ishimura, yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? Tak, mamy generalnie to jest wspomnienia z pierwszej części, chyba dla tych, którzy pierwszą część nie grali. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. Oh fuck. It spoke to me. What did it say, Isaac? Oh fuck. What did it say to you, Isaac? Wow. Isaac, can you hear me? To musi być wygodne przy czytaniu w nocy. Okej, okay. Coś się wydarzyło. Odlecieliśmy chyba w czasie badania. Isaac. Isaac, can you hear me? Yes, I can. Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Oh, yeah. Good, good. Steady, steady, steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? Co się kurde dzieje? Alright, I know you're confused right now. No jestem, to definitywnie. Trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. O Jezu Chryste, o Jezu Chryste, to nekromorf. Okej, zaczynamy z grubej rury. Ja pamiętam tego nekromorfa. On zmienia ludzi w inne nekromorfy. O kurwa. Jej, jestem świeżo po jedzeniu. Zaraz pewnie przypomnę sobie, co miałem na obiad. I teraz w pierwszej kolejności, co chcę zrobić, to... kichnąć, a w drugiej kolejności to ustawić napisy. Nienawidzę, jak z jakiegoś powodu gra ma automatycznie wyłączone napisy. Kto za idiota wyłącza napisy w grze? Kto gra bez napisów? O Jezu Chryste. A! Biegnę! Mam... Jezu, mam kaftan bezpieczeństwa na sobie. A! Raczej nie powalczę w ten sposób. Wow, 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 wow! Isaac, biegnij, żwawo! Chciałbym wam tłumaczyć, co się dzieje, ale to musi poczekać! O, biegnij szybciej, Isaac, ruszaj dupę! Nie! Okaman, Okaman, Okaman! Wypieprzaj, wypieprzaj mi są, wypieprzaj! A, dobrze, badass! O, ręka została przy nas. Potrzymajmy się za ręce, będzie nam lepiej, co? Okej, okay, chyba tam się toczy jego głowa. Okej, okay, chyba mamy tyle spokoju, mamy prawie zero życia, dobry start gry. Co się działo? Tak, byliśmy na jakiejś sesji, gdzie wypytywano nas na temat wydarzeń ze Space'a 1, czyli właśnie wyprawy Isaaca i grupy naprawczej właśnie na USG Ishimura, który odnalazł w czasie swojego łamania planety, tak to się chyba tłumaczy na polski, w celu wydobycia surowców, odnaleźli marker. I to coś, właśnie marker spowodował, że załoga oszalała i zaczęła zabijać siebie nawzajem, a z trupów załogi zaczęły powstawać nekromorfy. No i w środku tego wszystkiego był właśnie Isaac, ponieważ wyruszył on na... O, co to jest? Hej, panowie! Wow, co? Nie mam pojęcia, czy mam się z tego cieszyć, czy nie. Oni chcieli mnie zastrzelić, to mi się nie podoba. Tak, bo on częścią grupy naprawczej właśnie Ishimury, ale on głównie zgłosił się na tę misję z powodu tego, że jego dziewczyna Nicole pracowała właśnie na tym statku. Okej, okay, jakiś Tidman się tutaj odezwał, czy tam Tideman. Co tu się kurde dzieje? Nie, tak, powiem tak, jeśli kojarzę mniej więcej rozgrywkę, to co do fabuły, to niestety nie do końca się na niej skupialiśmy, wiecie, to była bardziej beka grania wspólnie w horror, aniżeli słuchanie fabuły. Okej. Okay. Co to się kurde dzieje? Now.
Ale żeś. Tak, tam jest chyba jakiś zapis innego przytrzymywanego. Tak, swoją drogą to, że teraz Isaac jest w kaftanie bezpieczeństwa i generalnie definitywnie jesteśmy w psychiatryku. Jest to spowodowane wydarzeniami z Dead Space 1, ponieważ to już zostało powiedziane, że obecność, zbyt długie przebywanie w pobliżu markera, czyli tam obcej konstrukcji czy coś takiego, powoduje coś zwanego demencją. Jest to po prostu rodzaj jakby choroby psychicznej czy coś w ten deseń. Deep black and glowing red with symbols. Symbols whispered to me. And what did the symbols whisper to you? Come on, Strauss, what? It was just sharp. It was just sharp, but it put so much stuff in my head, so much shit in my head. There's no more room for anything. I can't remember what he looks like. I can't remember what he looks like. The symbols, Strauss! What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault. Nie wygląda mi to na klinikę psychiatryczną, bardziej na przesłuchanie więźnia, ale nie będzie. I didn't deserve this. Fucker. Put Mr. Strauss back in stasis, suggest his medication up 30 milligrams. And we'll try another session first thing in the morning. Okej, wypytywali go chyba również. Chyba najwidoczniej Isaac nie był jedynym, który przeżył wydarzenia w Ishimurze. I teraz chyba muszę wyciszyć troszeczkę grę, mi się wydaje, bo może mi ona troszkę zagłuszać. Najwidoczniej Isaac nie był jedynym, który przeżył wydarzenia w Ishimurze. To jest 90 i SFX na 85. Ja bym powiedział, że coś się zmieni. I właśnie tutaj wypytywano też tego Strossa, Nolana Strossa, na temat tego, co wydarzyło się na Ishimurze i co mówi do niego Marker, ponieważ tak, Marker powoduje chorobę psychiczną, mówi do osób przebywających w jego pobliżu. Czy mogę w końcu uwolnić swoje ręce? O, hej, życzliwa duszo, uwolnij mi ręce. O Boga! Zdrada! Jak ja się cieszę, że Isaac mówi w tej części. To tak bardzo poprawia fabułę. Oh fuck. A, uwolni nas. Okej, okay, dzięki. There's no escaping from what I've done. Take it easy, buddy. Just take it easy. Your rig is red. It's red. It's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Okej, okay, tutaj natrafi się na innego pacjenta, który jest o wiele bardziej zrąbany niż Isaac. Stwierdził, że byliśmy ważni i że właśnie tutaj Tideman chciał się nas pozbyć czy coś takiego. Kazał nam wziąć apteczkę, bo nasz rig jest czerwony. Rig to pasek zdrowia na plecach bohatera. Okej, okay, przywracanie i latareczka. Świetnie. Hej panie, co tam? A co? Co się dzieje? Hej panie! Panie! Okej. Okay. Nie zmienisz się w nekromorfa, nie? Mam latarkę, poświecę się po oczach, jeśli się zmienisz. Tak, to jest właśnie coś, co uwielbiam w Dead Space. Cały interfejs jest jakby w skafandrze bohatera. Teraz jeszcze tego nie widać, bo mam jakąś gównianą kurteczkę na sobie zamiast. Clark! Isaac Clark, is that you? Tak, to my. My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? Zaraz pancerza. You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you, but if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Just follow the route I'm sending you. Okej, okay, zadzwoniła do nas jakaś Dana, która stwierdziła, że nasza demencja wkrótce nas zabije i musimy... Winda, kurwa, wspaniale. Uwielbiam windy w tej grze. Że musimy jak najszybciej się do nas dostać, bo ma na to lekarstwo, czy może w to jakiś sposób załagodzić. Oczywiście Isaac nie wie, czy jej ufać, ale tutaj wskazała odpowiedni punkt, mianowicie
To nie ona do nas strzela, a my mamy tylko latarkę. O, come on. Kurwa, nie. Dobra, mogę co wyrąbać z sierpowego. Okej. Kurwa, nie mam broni. Nienawidzę... Gro, nie strasz mnie. Ta, lokator. Chyba jedna z fajniejszych rzeczy w Dead Space. Nie ma... Znaczy, jest to jest standardowa mapa, ale głównie korzystamy z lokatora, który pokazuje nam nasz cel. A tym możemy zmienić go na sklep, warsztat, save'a, no i właśnie cel. Będziemy korzystać z celu póki co. Halo? Jest tam kto? Dobra. Ostrożnie z trupami na ziemi, to na pewno. Ostrożnie z trupami na ziemi. To, co w Dead Space jest trupem, nie pozostaje nim na długo. Co my tu kurwa mamy? Czemu to jest kurwa tak ciemno? No tak, bo to horror. Halo? Czy ktoś wrócił kubek? Kurwa, jak coś z tego wstanie, ja dostanę zawału przecież. Halo? Jestem na to za stary. Kurwa. Jeszcze muszę trzymać pieprzoną latarkę przy oczach. Czemu tu jest kurwa tak strasznie? Save! O, save ik, to jest to! O mój pieprzony Boże! Pierwszy jumpscare w grze, ja już kurde dostaję zawału, to będzie ciekawa seria. Kurwa, nie wiem po co wystawiam tą latarkę przecież. Ona mi nie pomoże jak mnie coś zaatakuje. Zwłaszcza, że nekromorfy chyba nie mają oczu. Biegnijmy może do... Jej, ktoś puścił wodę w kiblu. Dziękuję. Cześć. Oh, come on. No właśnie, what the hell? Kolego, ty może powinieneś zostać w tym psychiatryku. Nie, w sumie może lepiej nie. Bo jednak... Wiecie, nekromorfy and stuff. Ha, dzięki licencji inżyniera, którą chyba mam wkodowaną, nie wiem, w linie papilarne, możemy przedostać się do kanałów wentylacyjnych. Uwielbiam tego typu sekcje, nie mogę się nas bronić jakby co. Nie, żebym normalnie mógł czy coś takiego, ale... Czy mogę tutaj jakś przyspieszyć ten proces czołgania? Chyba nie. Na czołgać. Słyszę coś. A! Co się tutaj dzieje? Isaac, what happened? Are you alright? Yes, I am. Why are you helping me? If Tideman finds you, more people will die. Including me. Not if you follow my route. I don't like this. You don't have to like it. Just hurry before you get locked in. Okej, tutaj motywacją tej pani najwidoczniej jest to, że jeśli Tideman dorwie Isaaca, kimkolwiek Tideman jest, to zginie więcej ludzi, a na to sobie pozwolić nie możemy. Co to? Na szczęście Isaac jest inżynierem i wie jak sobie radzić z tego typu rzeczami. O, zmontowaliśmy sobie broń. O tak, to kineza! Ta, możemy podnosić i rzucać przedmioty. Świetnie. Słyszę coś. Nekromorfy. O, hello! To jest coś, co uwielbiam w tej części. W jedynce tego jeszcze nie było. Znaczy było, ale nie tak rozwinięte. Mianowicie możemy podnosić przedmioty i używać do walki z nekromorfami. Wezmę sobie jeszcze jedną tykę, tak jakby co. Nekromorfy to generalnie jakiś dziwny wirus, który tutaj robi jesień z dupy średniowiecza ludziom po śmierci. Właśnie zmienia ich tego typu stwory i jakieś inne twory. Dobra, trzeba to powiedzmy explore i robić, bo jednak to ma być survival horror, czyli musimy mieć właśnie, no wiecie, zasoby. Okej.
jak dojdę do jakiegoś spokojniejszego momentu, to bardzo chętnie podzielę się moimi przemyśleniami na temat, czemu Dead Space 2 jest lepszy od Dead Space'a 1. A, dobra, jesteśmy na full leczeni, teraz już troszkę mnie bolę. No to w sumie mogę teraz już o tym pogadać. Co mi się nie podobało w jedynce i co wiem, że dwójka, a już na pewno trójka poprawia bardzo. Po pierwsze, bohater mówi. Mały szczegół, ale dla mnie jedną z większych głupot, jakie może zrobić twórca gry, to uczynić bohatera niemową. Bo co będzie rozpoznawalne w bohaterze, który jest niemową? To, że nie mówi, to chyba słaba cecha rozpoznawalna. I właśnie taki był Isaac w jedynce. Poza charakterystycznym pancerzem, który tak by tutaj, powiedzmy, trademarkiem właśnie Dead Space'a, no to... Co się kurwa dzieje? No to... Nie miał sobie żadnego charakteru, a tutaj faktycznie on ma charakter, w trójce też ma charakter i to też popycha jakąś tam fabułę do przodu. Ponadto chodzi też o takie szczegóły, jak na przykład miejsce akcji. To jest spory szczegół, ponieważ w jedynce był to tylko Ishimura, wielki statek, na który się przemieszczaliśmy i po prostu każdy kolejny poziom gry to była jakby kolejna sekcja statku, którą Isaac musiał naprawić. Tutaj z tego co wiem, to akcja jest bardziej jakby rozrzucona po różnych różnorodnych lokacjach, więcej się dzieje, inne budynki, inne miejscówki, inna historia, większy jakby nacisk na właśnie otoczenia, jakby gdzie się dzieje ta historia, niż to jest segment Ishimury, nie wiem, to jest szpital Ishimury, to jest sekcja szpitalna Ishimury, to jest, nie wiem, sekcja maszynowa Ishimury i to wiadomo, oni się tam starali, bo były tam chyba w pewnym momencie jakieś roślinki były, czy coś takiego tu i ówdzie, ale to nie wystarczyło moim zdaniem, to było definitywnie za mało, nie chcę tego, chcę przyciągnąć przedmiot właśnie. Cześć kolego. Tak, jak możemy ich już podnieść, albo po prostu wejść mi w interakcję na zasadzie na przykład, rozłupać ich, no to znaczy, że już na pewno nie żyją. To Tytan Shingeki no Kyojin, co on tu robi? A, musiałem do tego nawiązać. Ty kolego wstaniesz, nie? Na tym wózku. Dałaś mi to po piersie, dobra, skrzynka też może być. A nie, jednak nie. Z drogi. Tak, Isaac jest super silny, generalnie rozłupuje nekromorfy strzem z pięści. O, ktoś wzywa pomocy. Niedobrze. Okej, nie jest wesoło. Nie jesteś sam, jestem tutaj. Jestem Isaac, zaraz ci pomogę. Ja cię słyszę, ale luzuj. Ja? No, to widzisz mnie czy nie? Koło tego pana chyba nie przejdę, musimy sobie kolec przetransportować. Ale pamiętam ten początek gry i wiem o co tutaj chodzi mniej więcej. Spoko, I'm coming. To jest pan. Help me! O Jezu. Stary. Jezu, ale miał gościu pecha. Akurat go operowano, kiedy pojawiły się nekromorfy. Peszek. Dobra, luz. O kurde, a. Szybko. Gościu, broń mnie. Składam broń. Dobrze. Nieźle jak na gościa, który jest otwarty do połowy. Dobra, nieważne, teraz jeszcze bardziej otwarty. Ale Isaac czy MacGyver z... Zwykłego jakiegoś, nie wiem... stołu operacyjnego potrafi zrobić... laser. Plasma cutter. Charakterystyczna broń Isaaca. Ty! Giń! Ty! Giń! O, dalej. Okej, dobra. Okej, już jesteśmy uzbrojeni, już nie jest tak źle. Tutaj kolega się przydał, osłonił nas przed atakiem, niestety nie dało się go uratować, zrobiłem co mogłem. Wybacz. Wiem, że gdzieś tutaj można... O właśnie, obracać jakby kierunek. Wolę, żeby było poziomo. W ten sposób mi się lepiej celuje. No już, przestań się miotać. No, okej, dziękuję. Tak, właśnie, bo mówiłem o Dead Space 1. Tam był tylko Ishimura, cały czas Ishimura i to było nudne. Ponadto sposób opowiadania historii był taki, iż Isaac niemowa szedł sobie przez Ishimurę i po prostu dostawał zlecenia.
You have to dismember the creatures to tak, wiem, wiem. I know. I've had a lot of practice. Ha, tak. Dużo trenowałem, powiedział Isaac, tak. Dużo trenowałem walkę z nekromorfami. No właśnie. I tam tak, fabuła była potem w ten sposób. Isaac miał chodzić i naprawiać kolejne części statku, czy to system wentylacji, czy to silniki, czy to działa, czy to cokolwiek innego. A fabuła była prowadzona w sposób taki, iż osoby, z którymi on tam był, czyli tam bodajże żołnierz i jakaś tam, nie wiem, wsparcie, chyba tam medyczne czy coś takiego, generalnie dwie osoby, rozmawiały sobie ze sobą przez jego komunikator, udzielając się tam faktów na temat fabuły gry. I to było nie do końca fajne. Tutaj jednak przez to, że Isaac mówi, on sam w tym wszystkim uczestniczy. No to jak gra nam sugeruje cut off their limbs, czyli odetnij ich członki, ich kończyny. To jest właśnie tutaj charakterystyczny system, który wprowadził Dead Space, czyli by zadawać, powiedzmy tak, można zadziałać nekromorfy normalnie, tak stoję w tym miejscu, bo zaraz tutaj zakończę odcinek, można zadziałać nekromorfa normalnie, ale to pochłoni dużo pocisków, lepiej jest odciąć kończynę, ponieważ mówiąc tak jakby troszeczkę RPGowym slangiem, kiedy odcinamy kończynę nekromorfowi, to on dostałaby takie krytyczne obrażenia i tutaj już po dwóch odciętych kończynach nekromorf potrafi wyłożyć na plecy, więc jest to dobry deal. Dobra, ja tutaj sobie zasejwuję. Okej, chapter pierwszy. Spoko. I tutaj sobie zakończymy, tak więc jak zwykle piszcie, co myślicie na temat serii, piszcie, czy wam się podobało. Dzięki wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy z gry Dead Space 2. Trzymajcie się ciepło i na razie.